Witamy. Dzisiaj drugi dzień po odejściu. Niestety. Na ten moment 8 sztuk jest brak. Także no. Najpierw powiem, co tu się zmieniło i w ogóle. I zaraz przejdziemy do tego odejścia całego. Tu w sumie się nic dotąd nie zmieniło. Światło chujowo pada. Tutaj nam się zmieniło. Ała. Tu mamy oddzielone gąbki do sprzedania, tak? Tu, patrzcie, tutaj siedzą tak. No i tu za mną jeszcze mają wszystko, jest pełne, pustciutko, no nie? Więc mają duży luz. No, tu są te do sprzedania. Z tych mi dwa nie przyszły. I nie przyszedł winer i jakiś jasny. Tylko właśnie nie wiem, który jasny i winer. No i tam 6 Budapesztów jakiś. Ale no co ja zrobię. Tak jak widać, luz mają. Pojedynczo wyznała, wszystkie siedzą. Z tego co widzę, to tylko tam winery siedzą razem. A i tutaj na siodełkach dwa siedzą, para. To jest dopiero od soboty, więc one jeszcze się tak nie przyzwyczaiły dobrze do tego. A więc tak. Były głębie. Robiłem, co ja robiłem? A byłem akurat zobaczyć tam na wolierce do takich, tam jest parę pocztowych, ale to tam jest wszystko do wydania. Byłem sobie tam zobaczyć i brat mnie woła, że idzie boczaty. A on ma jakieś tam świeże w budzie. No to ja tak. Wypędziłem. Zerwało się kilka, bo nie chciałem wszystkich pędzić pod niego. Tam z 15 się zerwało. No i ten boczaty usiadł. Złapałem go. Drzwi mi się otwierają. Kurde, teraz mi wyrwie. Czekajcie, poprawię i wracam. Dobra, także jestem. Wracając do tego, skończyłem na tym, że złapałem tego boczatego. Ja wam go pokażę, bo on tutaj siedzi w budzie. Mamy wtorek. A gołębie poszły w niedzielę. Gołąbki uciekły w niedzielę. On jest tutaj. Zaraz go wezmę w rękę. I stało się, że spędziłem pod tego boczatego. One wszystkie posiadały już. I ja go złapałem. No to ja tak. W budzie zostało dosłownie 10 sztuk. Kurde. W budzie zostało dosłownie 10 sztuk. Stoję na podwórku. Tak się patrzę. I mówię, dobra, to idę, żeby coś podsypać im. Żeby zeszły do wody już, jak tego złapałem. No i one, właśnie, ja sypłem, no tam może 5 weszło do budy, a one nagle, bach, jakby jastrząb, ale jastrząb, ja nic nie ten, one ciak w górę, jak poszły prosto, to zginęły. No, i najpierw minęła, nie wiem, godzina. Wziąłem je, zamkłem to, co było, przeliczyłem, brakowało 21.
No i mówię, dobra, idę do domu. Bo po coś tam poszedłem do domu. Mówię, idę. Ja patrzę w górę, a tu bach. 8. Zjechało. 8 czy 7? Już nie pamiętam. 8 albo 7. Wali z góry, jak szły normalnie prosto. A jak zobaczyły budynki, rozsypały się i od razu na bombę waliły. I jak przyszły te 7 czy 8, zostało 13. Zostało 13. No i w niedzielę już nic nie przyszło. W poniedziałek rano, jak mnie nie było, dziadek mi powiedział, że rano jak wstał i wyszedł, to dwa już siedziały na budzie. No i później jakoś tak godzinka 9, przyszły kolejne dwa i o godzinie 13 przyszedł jeden. I to na tyle. I dzisiaj mamy już wtorek i nic więcej nie przyszło. I 8 jest brak. Jesteśmy 8 w dupę. Tak jakby to powiedzieć. Lekki tam śnieg, ale no to taki lekki, że no naprawdę nic go nie ma prawie, że dachy to w ogóle są po bez tego, bez śniegu. Nic, czyściutko wszystko na no na ziemi, no to jest dosłownie troszeczkę tylko. I co tu jeszcze powiedzieć? No, no nic nie powiem, no. Były i nie ma. Taka jest gołębiarka. Ale nie ma co się przejmować tam. Bo jakby miał się przejmować za każdym odejściem, to ja obstawiam, że dzisiaj jakby mnie puścił i spędził, to poszłyby jak. Ja teraz wam pokażę tego. O kurde. Otworzyło mi się za bardzo. Wyjdę sobie tu. O, tu mam więcej miejsca jak tam. Tylko muszę sobie przymknąć, żeby mi tamte nie przylazło. Znaczy no, kurde, no nie mam jak go przełożyć sobie na drugą rękę, no. Dajmy pod światełko, żeby było widać. No gołąbek. Jak widać prawie bez fartuszka. No taki lekki, ale no to no i oczywiście jest na tym. Na białym ogonku. Tylko, że tu ma w jednym lotku ma 4, a w drugim ma 5. No i to jest wiecie tak. Chodź tu, chodź, 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 chodź. W jednym lotku ma 5, w drugim ma 4, no to trochę za mało, no ale... Ale no co ja mu zrobię? No ale jest bez fartucha, można powiedzieć. Kurde, się wierci to to. Nie mam jak wam pokazać skrzydełka. Boczaty jak boczaty, no koronę ma taką. Podejrzyjcie się, nie ma pięknej tej korony. Ale no co ja mu zrobię? Tak to jest, powiem wam ładny. Myślę, że ja go sobie zostawię tam. Fajny taki kijaczek taki dobry będzie chodził. Przyszedł to naprawdę, przyszedł tak wysoko jechał. Oj, przepraszam. Normalnie tak wysoko przyszedł. I no, ale udało się go złapać. Tak patrzeć na niego,
to możliwe, że to będzie samiczka. Możliwe, że będzie to samiczka. No tutaj co? A czemu go trzymam tu? A nie tu? Z racji takiej, że tu tak mi gruchają, niby jest na minusie. Tak gruchają, parzą się i w ogóle. I po prostu je tak oddzieliłem, bo to jest naprawdę tragedia, bo a to Budapeszt z Jasnym się sparzył, a to... No i wiecie. Albo te, co mam do wydania, się poparzyły z tymi, co zostają mi. No. A tak, tak, tu zostaną tak, to wiecie, że będzie lepiej, bo będą się parzyć tak, jak powinny być. Jasne, mam wszystko w tych. Będę miał wszystko w parach. Mam pary i dwie parki muszę sparzyć. No i znając mnie, to z Jasnych coś dokupimy, bo mam tylko 6 sztuk Jasnych. No, bo te dwa sance mam do wydania, one nie są jakieś dla mnie za ładne. Ale ja akurat wydaję te dwa samczyki. No i będę miał 3 parki i coś tam dokupimy. Myślę, żeby tak było te... Jeszcze tak myślę, że parkę to na pewno, ale ze dwie pary takich ładnych jaśniaków, że kupię. I no co, i jeszcze do tego boczatego pewnie się dokupi, jak będzie wiadomo już na pewno na 100% co to jest. Miałem w niedzielę na Słomczynie kupić właśnie parę boczatych, koloniatych. Były, no podobały mi się, koronki ładne, takie koronki to naprawdę bardzo ładne miały, ale co mi się w nich nie podobało? Bielutkie były, był biały ogon i wylot, no jedno ciemne, czy tam dwa miał jedno. A tak to mi się nie podobało w nich, że jeden miał bielutki bez fartuszka, a drugi miał już taki, miał trochę, no nie? Tak trochę więcej jak ten, więc to tak, no nie za bardzo mi się podobało. I gąbki z tego roku były. No ten też jest właśnie z tego roku, ma obrączkę, nie pokazałem, ale dobra. Mniejsza o to. Tu se zamknę. Och, bo tu na dwa spusty muszę zamykać i... O, u dołu i u góry. Tak, ostatnio było zamknięte, tak. Miałem po środku tylko haczyk taki. Był haczyk tylko, to sobie albo dół sobie jakoś odpychały, albo górą wychodziły. Więc no. No tutaj mamy... Dla mnie to tylko niech się to poparzy do Budapeszty. Czekam, żeby właśnie sprzedać te, co tu mam. No bo tak one mi przeszkadzają, że no naprawdę. Ale no co ja zrobię? No, miałem im zdjęcia dzisiaj zrobić nowe, bo tam jest dwóch mniej, ale zapomniałem. A no cóż, to najwyżej tam na starych zdjęciach wezmę, skreślę tych, co nie ma i tyle. No bo tak mi są niepotrzebne, że to jest tragedia. A tak to ja bym sobie wziął jeszcze, bo jak one mi tak gruchają i w ogóle, to ja bym sobie jeszcze oddzielił te jasne. Jasne bym tu se przerzucił i winery pewnie bym se przerzucił. A Budapeszty, żeby siedziały same. Gdyby Budapeszty siedziały same, to one by się wtedy parzyły. A tak, tak. Jest trochę tego, to już będą się przed tego wywać, no ale to już... Nie wiem, zobaczymy, coś wykombinuję. Albo tamte może te do sprzedania na woliery wyrzucę. Nie wiem. Zobaczymy. Ale w sumie wiecie, na razie to mamy jeszcze listopad. Dzisiaj mamy 28. Nie wiem w sumie. Wtorek. 28. Więc tak.
Może z tym telefonem za dobrze nie operuję tutaj dzisiaj, bo tak nie patrzę się telefon, tylko patrzę sobie na gołębie. Ale powiem wam, że jest sporo, jak Budapesztów, to jest tu sporo samczyków. To jest samczyk. Ale tak jak tu Budapesztów jest pół na pół akurat, tu poczekajcie na szybko. Są dwa, jeden jest dwuletni, jeden jest trzyletni samczyk. I tam mam raz, dwa, to jest cztery samczyki i raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć samic wychodzi. Także cztery samczyki i sześć samic. No więc tamte są takie, no nie podobają mi się, wiecie o co chodzi. Każdy wyrzuca zawsze to, co jest niepotrzebne. Komuś może się przydać, może ktoś będzie chciał, no nie wiem, założyć, zakłada sobie, no to takie są, wiecie, akurat, no nie. Ale no zobaczymy. Trochę brudno jest w gołębniku, ale to tam nic teraz nie zrobię, dopiero przy weekendzie jak już. W sobotę lecimy na górę Kalwarię. Może coś kupimy, zobaczymy. Te niech se gruchają. Niech sobie gruchają. Niech się parzą. Ja już ich zamykam. Nie mogę wam pokazać tam na tej. Tam co na wolierce mam to tyle. Jest dobra. Przejdziemy sobie tam teraz. Ja wam tutaj pokażę na takim bliższym tym, co ja tu mam. Na razu mówię, nie jest za czysto. Z racji takiej, że no nie miałem czasu tutaj posprzątać. Jak widać są tu jakieś podstawy, ale te podstawy idą do kolegi. No i tak. Tu raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tutaj jest takich późnych, młodych. Tutaj są dwa brata i 6 jest moich. Nie, 6. Poczekajcie, bo mi... No. Jeden mi to zginął, a może to nie na raz. A nie, przepraszam. 6 jest moich i 2 są brata. Brata jest tu, ten i tam winerek. A mój jest ten, tamten i ten. Moich tu jest 6. To są takie późne. One w ogóle jak są, były w budzie. W ogóle nie dochodziły do żarcia i tak dalej. No to słabe takie są, ale tutaj jak ich wpuściłem, wiecie, to lepiej mają do żarcia, tu jest mało gołębi. To więcej jedzą i są już naprawdę o wiele lepszym stanie. I tak nie są najlepszym, tutaj i tak dostają coś tam do wody. I także no, one już niedługo będą tu same siedziały, bo kolega zabiera to. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pocztowych. Taki tarczowy jest, ale jego nie wiem, czy będzie brał. Ale na pewno te 7 pocztowych zabiera. To już będzie luźno. A tutaj nie wiem, coś będzie w ogóle na razie. Bo tu ogólnie pocztowe miałem, trzymałem. Bardziej jako mamki. Podkładałem tutaj. Tu też jest taki ten meweczek. Ale on to jest, no, wiecie, taki koczek, no, na mamki on jest i od niego samiczka tam jest gdzieś indziej, ale to mniejsza z tym. No i to w sumie tyle, no.
Także co ja będę więcej gadał?